styczeń 1989 roku. W Polsce w poufnych rozmowach pomiędzy opozycją a rządem ustalono ostateczny termin rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, które w zamierzeniach komunistów miały być zaledwie kolejnym kompromisem ze społeczeństwem. Faktycznie zaś doprowadziły do zmiany systemu politycznego. Ale to właśnie wtedy doszło do dwóch niewyjaśnionych do dziś zgonów księży związanych z działalnością opozycyjną. W nocy z 20 na 21 stycznia został zamordowany ksiądz Stefan Niedzielak. 10 dni później tajemniczy pożar spowodował śmierć księdza Stanisława Suchowolca z Białegostoku. To ostatnie wydarzenie opisał w kronice parafialnej ówczesny proboszcz białostockiej parafii ksiądz Maciej Pawlik. W nocy z 29 na 30 stycznia 1989 roku doszło do tragedii na plebanii w Dojlidach. Siostra Danuta, która pełni rolę gospodyni, gdy wstała około godziny 5 rano, poczuła swąd spalenizny. Po pewnym czasie stwierdziła wraz z księdzem Edwardem i księdzem Józefem, że dym wydobywa się z mieszkania księdza Stanisława. Po wyważeniu drzwi, które nie stawiały większego oporu, stwierdzono w pierwszym pokoju masę sadzy, ale ognia nie było. W następnym pokoju, na podłodze, leżał ksiądz Stanisław. Tego samego dnia sporządzono notatkę służbową, w której kapitan milicji obywatelskiej